Dzień dobry, czy to na pana dostałem zgłoszenie? Tak? Tak, Dobrze. pani Ja tu, powtórzę, słuchaj, jest ja tu mam wskazany. napisane, że nie zostawił pan łapki w górę i subskrypcji dzwoneczkiem, to prawda? To prawda, nie dobrze, mam co dobrze, kłamać, dobrze. Już proszę za mną, kliknąć. Proszę za mną, tutaj do środka proszę ja wejść. Nie... Zamkniemy sobie to. Jeżeli nie chcecie skończyć tak jak Simon, to pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem i łapce w górę pod tym filmem. Dobra, Simon, słuchaj, dzisiaj zbudujemy swój własny komisariat policji. Będziemy mieć własny komisariat, co ty myślisz? Co zrobimy? Co zbudujemy? No, dobra, nieważne, chodź, zajmij to, weź sobie to. I teraz tak, patrz, tutaj mamy dropery. Nie wiem, jaki jestem kolor, czy jestem ten, czy ten. Dobra, ty jesteś niebieski, jestem czerwony. A, czyli w sumie nawet pasuje. Za 50 dolarów, okej, okay. O, powoli już tutaj widzę, zarabiamy. Ej, nie ruszaj się. To jest nie fair. Czemu to jest jakiś mały wóz policyjny? Fair. Nie, to jest nie fair, patrz, ty masz dwa dropery, a ja mam jeden. I co to ma być? No zobacz, ty masz... właśnie, mam dwa dropery. Ej, to jest nie fair. On zarabia więcej ode mnie? Nie, chyba zarabiamy tyle samo. Dobra, ale już mogę kasy na kolejny. I teraz też będę mieć drugi. Ej, wow. czekaj, co jest? Po co nam... tam wejść? Okej, okay, czekaj, wchodzę. Za duży jestem. W ogóle po co na te wany? Co my do nich pakujemy? To jest trochę dziwne. Ile masz droperów, Jerry, bo ja już mam 3. Ej, on już ma za dużo droperów. Dawaj kasy. 238 już dolarów 4, mam. Jerry, to i to. I jeszcze teraz to kupię. Ja nawet nie wiem, co ja kupiłem w tym momencie. Ej, chyba już mam wszystkie dropery kupione. No to co? Powoli możemy zacząć budować nasz komisariat. Ja mogę sobie jeszcze kupić kolejne. Co możesz kupić? Ej, to jest nie fair. No, ej, serio, masz tylko dwa dropery? Co jest? Nie, czekaj. Ja tu mam dwa, tu mam dwa. No, dobra, już sam nie wiem. Idę zacząć dalej budować. Wow, jakieś lasery, możesz tu wejść? O kurde, możesz. O co jak to wyłączę? Ej, mogę, już myślałem, chyba że nie mogę. Dobra, mega fajnie. Ej, teraz sobie to poku... Ale mam magazyn cały zrobiony, co to magazyn, jest? Magazyn, a więc nie zapraszamy na więcej. Do naszego sklepu. Jerry Monto. A co będziemy tu sprzedawać? Czekaj, 250, dobra, co tu jest? Policyjną odznakę, a mogę tu wziąć? Ej, Simon, ja jestem policjantem, a ty co, masz odznakę? Proszę, udowodnić ci policjantem, ale, co? Ale wiesz co, mam? Patrz, dach mam, zobacz. Jaki? Wow, dach nam zbudowałeś, faktycznie. Dobra, Simon, wiesz co, będę już dla ciebie miły, możesz sobie wziąć odznakę. Co to jest? Właśnie szef? Nie wiem, co to jest. Może aha, to są może nasze rangi. Szef, to ja. Nie, to ja. Ja jestem szefem, ja jestem po prawej stronie, patrz, tu jest nie, chyba napisane. To ja. Dobra, sam nie wiem. Zebrałem sobie kolejne 300 dolarów. Co ja mogę tutaj zbudować? Broń, o kurde. Ej, Simon, czekaj. Ja nic jakiego. Stać, policja, nie ruszę się. Inspektor Gadget, co ty robisz? Ej, czemu ja ci nie mogę zabić? A czemu ja ci nie mogę zabić? Dobra, przecież to jest jakieś nie fair. Ile ty masz HP? A masz! O, dobra, udało mi się wreszcie. Ej, ale mam własny pistolet. No i powoli jestem jak policjant. Patrzcie, tu mam własną odznakę, tu mam pistolet. Ej, ale my nawet nie mamy biura. Dobra, ja sobie tutaj zbiorę kaskę, pójdę sobie do góry, zobaczymy, co możemy robić tam dalej. Simon, możesz mi powiedzieć, co ty robisz? I zobacz, ja cały czas zbieram pieniądze, tak? Buduję. Nie wiem, idę do góry, może coś zrobię. Dobra, jednak nieważne. Ile ty już zrobiłeś tutaj? Patrz teraz to. I to wszystko. O kurde, i tu jeszcze drzwi wstawię. I już nie mam pieniędzy, więc postawię na jakiegoś kwiatka. Ej, ale powiem ci, że mamy już powoli naprawdę dużo, więc no kurde, musimy więcej tego zbierać. Musimy skończyć nasz cały komisariat. Tutaj widzę, wszystkie dropery ładnie chodzą. Ile ja tu zarabiam? 480 dolarów. Ej, czy ja mogę coś jeszcze kupić w naszym magazynie? Za 250, co to jest? Tarcza. O kurde, ale mam tarczę zarąbistą. Jak to wygląda? Ej, Simon, może chciałbyś do mnie strzelić, co? No, ja, a może, rady, że chciałbyś wejść do mojego nowego pomieszczenia? Do jakiego znowu pomieszczenia? Co ty niby zbudowałeś, co? Gdzie ty jesteś? Ej, biuro. Dzięki, Simon, że mi biuro budujesz. Co to jest za cela? Nie! Tak, no, otwórz mi tą celę! Otwórz to, mi to! Jakbyś Jerry zgłodniał, czy coś tam. No otwórz, no! Zamknął mnie w celi, co ja tu mam? Mam jakieś. O dobra, może nieważne. Tu sobie mogę posiedzieć. Kurde, czekajcie, może jakoś to. Dobra, nie dam rady tego otworzyć. Simon, otwórz mi te drzwi! Simon, jesteś tu, halo! Otwórz mi wreszcie te drzwi. O, jesteś, Jerry, jesteś. Jezu, co ty tam robisz? Mógłbyś pieniądze zbierać, czy coś? No chciałbym zbierać, ale mam zamknięte drzwi. Nie wiem, czy zauważyłeś. Otworzysz tak, mi to wreszcie. Jakie drzwi, jak zamknięte? No, otwarte dzień. Są, co... Ej, mamy ubrania policyjne. Dobra, ja jestem szefem, więc ja muszę sobie... O kurde, patrz jaki ze mnie szef teraz, widzicie? Ty, ej, mundurek ubierz, co ty sobie myślisz? Pracowniku, halo, idź się przebierz, tak? Ty pracujesz dla mnie, jestem szefem, tak wygląda szef policji. Nie wiem, czy ty, Jerry, widziałeś, ale 1300 dolarów! Ja jestem szefem. To, patrz, ja mam 1300 dolarów, ja mogę teraz wszystko zbudować, zaraz zobacz, ile tam u góry zrobimy. Co, przebrałeś się już? Gdzie ty jesteś? Przebieraj się! O kurde, o, co to jest? O, proszę bardzo, zaraz ja się... O. Dobra, to możesz się przebrać, co chcesz. Wow, schody już mamy zrobione. O, ej, patrzcie, teraz sobie... Się. O nie, co ja zrobiłem? O. A, ty to chyba taka pracy. Sala... Nie, co to jest za... Nie, już nie wiem, co tu chodzi. A, to jest taka poczekalnia nasza. Ale nam telewizor kupiłem i kanapy. Ej, mega już wygląda powoli to nasze całe stanowisko. Biuro nasze... Ładnie, ładnie to wygląda. Co to jest dalej? Stół konferencyjny jakiś. Dobra, to musisz kupić ty, ale oczywiście, no... Tak pracujesz właśnie, tak właśnie pracujesz. Co to jest? Czy
mogę jakąś czapkę sobie tu założyć? Mogę tu założyć? Co się ze mną stało? Czemu ja mam włosy jakieś? Dobra, nieważne, co ja tu mogę jeszcze kupić? Wow, ej, dobra, ja się chcę napić. O, fantę sobie mogę wziąć. Mogę wziąć fantę? Halo? Fantę, klikam. Wow, dostałem picie. I mogę to wypić. Simon, co ty tam robisz niby, co? Co ty masz? Co to było? Co to było, co? Fanta, to chyba fanta. A, no to dobra, to nic takiego. Co tu dalej mam za przebrania? $150, nie stać mi na to. Kurde, dobra, idę odebrać całą kasę teraz. Idę po kasę i mam $1400. Nie wiem, może porobię sobie coś na zewnątrz. Simon, czy mamy w ogóle samochody? Samochody? No, nie, no, mamy. Taka z nas policja, nawet samochodów nie mamy. Ta, mamy, ja jestem ciekawy, co ty tam za samochód nam postawiłeś przed bazą, co? Dobra, tędy nawet nie wyjdę, ale co mogę tu zbudować? Wow, to jest chyba dla jakiegoś barmana, ale dobra, to nie na razie nie dla nas. Simon, czy ty wziąłeś kogoś na przesłuchanie jakieś? Nie wiem, o co ci chodzi. Czemu tu jest jakiś stary dziad u nas? Co to jest? John, a nawet nie wiem. No, chodź, powiedz mi. Bo ogólnie, jak wiesz, byłem u moich dawnych znajomych. No, i co z nimi? Po prostu... No, nie wiem, znalazłem takiego, siedział sobie. Czyli to jest twój znajomy, tak? Tak, to jest mój znajomy i w sumie on chciał iść ze mną, ale dobra. Chyba nie o to mu chodzi. Wiesz, ale już posiedzi. Wywal go potem, okej? Potem go wywal. O, nawet rybki mamy, nie wiedziałem. Ja idę teraz na zewnątrz trochę pobudować. I czy my mamy jakieś... No oczywiście, że nie mamy samochodów. 2500 kosztuje samochód. To jeszcze nie teraz. Jeszcze sobie na niego nazbieramy, spokojnie. Tu mogę kupić nam krzaczki naokoło naszego komisariatu. Co ja tu jeszcze mogę kupić? To sobie kupimy. Ło, kurde, ale mam teraz wejście zarąbiste. Ale musimy powoli zbierać na samochód, no bo jako policjanci musimy mieć jakieś zarąbiste samochody. Co my jeszcze dalej możemy sobie tu zrobić? Tu możemy sobie kupić pet jakiś? Co to jest za Reaper? Pokaż mi to. O kurde, dobra, fajny ten pet. Wow, ej, dobra, ciekawie to wygląda, ale on mi na razie nie jest potrzebny. Tutaj jeszcze mogę kupić jakieś, a, takie nasze małe biuro. Kupiłem auto. Co? Kupiłeś samochód? No, na dole, na dole, do tego chodź. Jak na dole? Gdzie ty kupiłeś samochód, co? Pokaż mi to. No z dostawą, w parce przyjechał, patrz. Gdzie ty jesteś? To jest, no, nasz... tutaj, to jest nasza dostawa, tak? To jest nasza dostawa. No tak, i pierwszą, zaraz pierwszą misję mamy. Wsiadaj. Nie, no przecież on się bawi w pracy. Ty się bawisz w pracy. My tu jesteśmy prawdziwymi policjantami. Budujemy sobie super komisariat, a on sobie... Nie, 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 to szkoda komentować. Idę na dach. My nie mamy nic na dachu. Co to jest? Buy Mr. Whipple. 5000! Skąd ja mam to niby wziąć, co? Gravity Coil. Ja mogę teraz sobie skakać. Dobra, ale musimy na to pozbierać. To kosztuje 5000. Nie wiem, skąd ja wezmę teraz pieniądze. Dobra, słuchajcie, pozbieramy sobie trochę kasy. Zarobimy. No bo mi się tak smutno zrobiło, chodź na chwilkę, proszę. Co, co? O co ci chodzi? Masz rację, powinniśmy mieć godne mamy auto. Mamy pierwszy samochód! O kurde, dawaj mi to. Ja! Mam samochód! No ty, nie, jedziemy! O kurde. Oj, chyba walnąłem za bardzo. Już, no nie, dobra, spokojnie, ja na misji. Ej, dobra, chyba nie mogę kierować samochodem. Ej, Simon, nie mam prawa jazdy. Nie, co jest? Teraz mi to mówisz. Już chyba po samochodzie, nie chcę ruszyć. O, jeszcze drzewo walnąłem. Dobra, to po samochodzie. Idziemy zarobić pieniądze i zaraz do was wracamy. Przez tą krótką przerwę udało mi się nazbierać 5000 dolarów. Dobra, pójdziemy sobie teraz do góry i będziemy powoli kończyć nasz cały tutaj budynek, tylko nie mam pojęcia, gdzie jest Simon. Gdzie ty jesteś? Jezu, Edziu, dajesz tą kolę. Co ty robisz? Co ty robisz, tak? W pracy. My tu budujemy nasz komisariat, a ty... Tak, w pracy, mogę wiedzieć. Dobra, wiesz co? Ja zwracam na ciebie uwagi, idę do góry, będę budować. Za 5000 możemy sobie kupić broń jakąś. I co to jest? O kurde, co to jest? Czy ja mogę... Simon! Włosy. O nie, a jego też mogę? O kurde, co to jest za miecz? Jeszcze jego... Dobra, jego też mi się udało zabić. Ta broń jest za dobra, może jednak nie będę jej używać. Simon, czy chciałbyś pomóc skończyć tam budować? Co? Bo brakuje nam cała góra. Chodź tutaj do góry, ja ci pokażę, co musisz zrobić. Zobacz, ile rzeczy jeszcze nie zrobiłeś. Co? Może zaczniesz to budować? Mówię coś. Ale teraz to zarąbiście wygląda. Ej, mega to jest. No, brakuje nam jeszcze jakiejś szefowskiej broni, ale to myślę, że sobie zaraz domyślimy. Ej, Simon, jeszcze nie mamy jednego samochodu. Co to jest? Co? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty... Nie, zostaw! A więc to jest ostatnia kasa, którą odbieram. Mam w tym momencie 2600 dolarów i muszę sobie wyjść na dwór, bo brakuje nam jeszcze jeden samochód policyjny. No zobaczcie, tak jak widzicie, mamy skończone już wszystko. Dobra, jednak wszystkiego nie mamy. Teraz już mamy to kupione. Wow, co to jest za ubranie? A dobra, nie będę tego na razie zakładać. Tutaj mamy jakąś naszą celę. No i właśnie, tam jeszcze łazi Simon, ale mi jest jeszcze potrzebne 100 dolarów, dlatego szybko sobie teraz odbiorę. Teraz zostało mi tylko wyjść na dwór. Widziałem, że gdzieś tam chodzi Simon. Nie wiem, co on kombinuje, ale musimy sobie kupić jeszcze jeden samochód. Patrzcie w ogóle, jak to wszystko wygląda zarąbiście z zewnątrz. Kupujemy sobie naszą furę. Simon, mogę wiedzieć, co ty robisz? Dobra, nie mam pojęcia, co on tam robi. Mamy kolejny samochód. Jeden niestety rozbiłem, ale tym sobie odjedziemy. Co jest? Czekaj! O, uderzyłem w ścianę. No i po drugim samochodzie. Uwaga, teraz zgniotę cię, omoż. Ten samochód już nie działa. Dobra, to tyle, słuchajcie. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, to pamiętajcie o subskrypcji, dzwoneczkiem i łapce w górę, a my widzimy się w kolejnych odcineczkach. Cześć! Jak nie, to zabiję Jerego!